Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Drodzy Państwo, Drodzy Goście. To jest bardzo miła chwila zawsze, kiedy na podstawie prawa, które uchwaliła Rada Miasta, burmistrz, wykonując tą uchwałę, może docenić wybitnych przedstawicieli mieszkańców naszego miasta. I tak też taka uroczystość będzie miała miejsce za chwilkę. Na podstawie paragrafu 6 ust. 6, 8 i 9 uchwały nr 17.184/2016 Rady Miasta Mieszkowa Mazowieckiej z 27 czerwca 2016 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia wyników sportowych. Przyznałem nagrodę w wysokości 1200 zł dla pani Natalii Sadowskiej, reprezentującej MKS Mazowie. Wielkie brawo. Pani Natalia reprezentuje sekcję warcabów za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Świata. Pani Natalio, zapraszam bardzo serdecznie na środek. Proszę Państwa, pani Natalia jest pierwszą Polką, która została mistrzynią świata w warcabach. Ten tytuł zdobyła w Karpaczu, pokonując 56-28 pochodzącą z Białorusi reprezentantkę Holandii Olgę Kamyszlejewą dwa dni przed regulaminowym końcem pojedynku. Proszę Państwa, wręczę teraz tą nagrodę i za chwileczkę przejdę do kolejnych wyróżnień. Panie Przewodniczący Rady Miasta, czy mógłby Pan mi towarzyszyć? Wstępie pozwala również burmistrzowi miasta przyznać stypendia sportowe. Takie stypendia otrzymują zawodnicy reprezentujący UKS ProBasket. Otrzymali oni te stypendia za zwycięstwo w rozgrywkach wojewódzkich oraz awans do Mistrzostw Polski U14 mężczyzn w koszykówce. W kwalifikacji końcowej Mistrzostw Polski zajęli oni 8 miejsce na 32 drużyny sklasyfikowane. Trenerem drużyny jest pan Łukasz Sawicki, prezesem klubu Sylwester Oszako. Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie po odbiór stypendiów wyczytane osoby. Wysokość stypendium to jest 200 zł miesięcznie. Stypendium zostało przyznane na 2 miesiące. Białowąs Aleksy, Ciupak Oskar, Dźwigała Jakub, Kadir Achmed, Krupieńczyk Daniel, Martyniuk Adrian, Piętka Marcel, Popowski Mateusz, Prejzner Jakub, Siedlikowski Jakub, Skup Kacper, Ślązek Jakub, Zabiega Artur. Chwilkę po odbiorze od nas certyfikatów zapraszam Was do kasy na dole. Środki już są przygotowane. Adrian Matyniowski.
Panie burmistrzu, może trenerów u góry tam. Ja nazywam trener. Jestem prezesem Uścielskiego Klubu Sportowego ProBasket. A pozwoliłem sobie zabrać głos, ponieważ uważam, że ta drużyna zasłużyła na to, żeby zająć Państwu dosłownie 3 minuty. Panie burmistrzu, małe sprostowanie. Drużyn uprawiających koszykówkę w tym roczniku jest około 7 tysięcy, w związku z tym zostawiliśmy w pokonanym polu właśnie tyle drużyn. 8 miejsce w Polsce zajęliśmy, to prawda. W województwie mazowieckim w poprzednim sezonie nie doznaliśmy porażki. 3-krotnie wygraliśmy z potęgą, z drużyną Polonii Warszawa. A co jest wynikiem po prostu miażdżącym, bo całe środowisko koszykarskie w Polsce zaczęło nagle mówić o Mińsku Mazowieckim i naprawdę mocno się z nami liczą teraz. Chciałbym przedstawić jeszcze pokrótce skład tutaj trenerski i jeszcze dwa słowa o chłopcach powiedzieć. Architektami sukcesu jest przede wszystkim trener Łukasz Sawicki. Jest to też niezmordowany Tomasz Wici, który tutaj jest też z nami Arkadiusz Woźniak, który zajmuje się obecnie młodszą grupą, to prawda, to jest już od 8 lat, także wielkie brawa. Trenerzy dojeżdżają z Warszawy, proszę Państwa, w związku z tym to jest naprawdę duże wyzwanie logistyczne, energetyczne, czasowe i osobiste. Dobrze, Tomek, tak zrobię. Dziękuję Ci za podpowiedź. Także wielkie brawa dla sztabu trenerskiego całego. Teraz pokrótce o chłopcach. Proszę Państwa, mamy tutaj jednego obecnego reprezentanta Polski. Jest to Aleksy Białowąs. Aleksy, proszę wystąp tutaj. Pokażę Państwu. Myślę, że mielibyśmy kolejnego reprezentanta Polski w osobie Ahmeda Kadira. Bardzo proszę, Ahmed Kadir. Ahmed Kadir jest kapitanem tej drużyny i myślę, że gdyby nie formalne problemy z tym, że Ahmed ma po prostu obywatelstwo niepolskie, on byłby w kadrze i byłby pierwszym rozgrywającym kadry, proszę Państwa, bo to jest świetny chłopiec. Naprawdę wielkie brawa dla Ahmeda. Są z nami dalej chłopcy, od mojej prawej strony. Kuba Ślązek. Bardzo proszę o wielkie brawa. Najlepszy obrońca w Polsce, proszę Państwa. Kuba Siedlikowski, to jest też klasa sama w sobie. Myślę, że reprezentacja ma dobrze to spokojnie, ale też ma i reprezentacji Polski. Kuba Preisner, bardzo dobry zbierający. Mateusz Potocki, Mateusz jest reprezentantem Mazowsza, chłopiec z Janowa, świetny charakter do pracy, także naprawdę świetnie. Marcel Pięska, nasz szybki skrzydłowy, chłopiec z Mińska, bardzo dobrze pracujący. Adrian Martyniu, też chłopiec, który od wielu, wielu lat już z nami trenuje. Oskar Ciupak, kolejny zawodnik. Kuba Dźwigała, bardzo proszę. Jartu zabiega również odkrycie sezonu, wielkie postępy. 8 miejsce w Polsce, proszę Państwa. Myślę i tutaj ze sztabem trenerskim pewnie jesteśmy zgodni, że zabrakło trochę na końcu ognia, zabrakło tej energii, ale po półfinałach, po ćwierćfinałach, zresztą półfinały organizowaliśmy w Mińsku Mazowieckim. Pan burmistrz był na
na tych meczach. Niesamowita euforia, wielkie zwycięstwa, choćby z Pyrą Poznań, również potęgą ogólnopolską. 19-1 w ostatniej kwarcie wygraliśmy, także niesamowity wynik. Pan burmistrz był, cieszyliśmy się, wielkie emocje, dużo energii na pewno chłopcy dali z siebie w ćwierćfinałach, w półfinałach i w finałach, gdzieś tam już pewnie tego ognia trochę mniej zabrakło. Myślę, że podium było w naszym zasięgu, czyli gdzieś tam drugie, trzecie miejsce, ale to jeszcze przed nami. Obiecujemy to panu burmistrzowi, Radzie Miasta i proszę, trzymajcie za nas kciuki, wspierajcie nas, bo warto, bo to jest kilkuletnia dosłownie praca, a wyniki są już naprawdę niesamowicie dobre. Jeszcze tylko dwa słowa. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi szkoły przy ulicy Kopernika 9. Jest tu pan dyrektor z nami. Bardzo dziękuję panu Ciechańskiemu za udostępnienie sali, za mnóstwo turniejów, które wspólnie organizowaliśmy. Również słowa podziękowania dla pana Roberta Smugi z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mosir jest też z nami od wielu, wielu lat, wspiera nas. No i są tutaj z nami również koszykarze. Pan Błochowski, który gdzieś tam zawsze wspierał ProBasket. Jak powstaliśmy? W 2009 pan już powiedział, grajcie u nas, macie salę chłopaki. Także proszę bardzo, korzystajcie. Są owoce już teraz. Obiecujemy, że będzie jeszcze więcej, także trzymajcie państwo za nas kciuki. Wspierajcie koszykówkę, bo to jest trudny sport. To jest sport naprawdę bardzo fajny, bo bardzo inteligentny, tak bym powiedział. To są dynamiczne szachy, tak to się mówi o koszykówce. I obiecujemy, tak jak mówię, jeszcze raz, kolejne sukcesy na pewno się pojawią. Bardzo serdecznie dziękuję. Będzie nam się dać, bo naprawdę stanąć za koszykarzami i być widocznym. Będzie na siebie. Czy tu się na siebie? Szanowni Państwo, stypendium sportowe dla zawodnika Areo Klubu Ziemi Zamojskiej, który zakwalifikował się do 44. szybowcowych mistrzostw Polski juniorów, otrzymał Czubski Wiktor. I to jest w kategorii szybownictwo 600 złotych. Nie ma niestety dzisiaj z nami pana Wiktora, ale pierwszy raz. Proszę Państwa, piłkarze MKS Mazowia, Mistrz Mazowiecki, którzy uczestniczą w rozgrywkach województwa mazowieckiego i aktualnie zajmują piąte miejsce. W swoim debiucie w tych rozgrywkach zajęli drugie miejsce i uczestniczyli w barażach o awans do trzeciej ligi. Trenerem drużyny jest Robert Guński, a prezesem klubu pan Andrzej Kuć. Zawodnicy otrzymują stypendia w wysokości 500 zł. Zapraszam po odbiór stypendii. Biesiada Konrad, Dębała Paweł, Janko Alan, Kuras Mateusz, Kowalczyk Marcin, Matak Dawid, Wojszewski Karol, Smolarek Kasper, Smuga Daniel oraz Staska Szymon. Wielkie gratulacje. Zapraszam również trenera i prezesa. Panowie, zostajcie tutaj.
panowie radni, szanowni państwo. Chciałem bardzo podziękować panu burmistrzowi za te nagrody. Chciałbym usprawiedliwić trenera Roberta Duńskiego, który prowadzi pierwszą drużynę Mazowi. Dziś pan Robert zdaje bardzo ważny egzamin. W swojej karierze sportowej zdobywa coraz wyższe, jakby powiedzieć, coraz wyżej, no, wyższe kwalifikacje. Proszę państwa, jak już mówiliśmy, pani Natalia Sadowska, mówimy o sekcji, o klubie Mazowia. Pani Natalia Sadowska, mistrzyni świata. Chciałbym też powiedzieć, że pani Natalia Sadowska w historii swojej zdobyła również trzecie miejsce na olimpiadzie sportów umysłowych w Pekinie. Także jej lista osiągnięć jest bardzo duża. Natomiast co do chłopców, to tak jakby tutaj do kolegi Oszako się trochę ustosunkuje. Prawdą jest tak, prawda jest taka, że no niestety, dla niektórych niestety, w Polsce sportem numer jeden jest piłka nożna, później długo nic i siatkówka. Dlatego też ci chłopcy, którzy tutaj dzisiaj są, to jest rocznik 99. Ci chłopcy zdobyli wicemistrzostwo Polski dwa lata temu, wicemistrzostwo świata. Słuchajcie, piłce nożnej w Polsce zdobyć wicemistrzostwo świata, to jest naprawdę Polski. To jest tak na przyszłość. To jest naprawdę wielka rzecz. I to też pokazuje, w którym kierunku idzie jakby rozwój naszego klubu. Stawiamy na własnych chłopców, na chłopców z Mińska Mazowieckiego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Andrzej, wejdź do góry. I wy też obaj. Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, to jest ten fragment przedstawienia informacji z działalności burmistrza pomiędzy sesjami, ale z uwagi na to, że goście oczekiwali, troszeczkę przyspieszyliśmy. Oczywiście ciąg dalszy mojego sprawozdania przedłożę państwu zgodnie z porządkiem obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Dziękuję za wizytę gości. Po tym miłym akcencie przechodzimy, proszę państwa, do dalszych obrad. W punkcie czwartym dzisiejszych obrad jest przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli realizacji inwestycji budowy ulicy Wesołej w Mińsku Mazowieckim. Proszę państwa, sprawozdanie, że było przekazane do wiadomości radnych drogą elektroniczną. Czy są jakieś pytania co do tego sprawozdania? Proszę państwa, nie widzę. W takim razie przyjmujemy sprawozdanie do wiadomości. Chcesz wystąpić? Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo, w komisji strony kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016 przedstawił protokół z kontroli inwestycji budowy Wesołej w Mińsku Mazowieckim. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej składa Zofia Markowska, przewodnicząca zespołu i Dariusz Gąsior, członek komisji, działając na podstawie pisemnego upoważnienia z dnia 27.03.2016 roku. Dokonał uczynienia z Dolnicy Mazowieckiej w dniach od 4 do 10 października kontroli realizacji inwestycji pod nazwą budową Wesołej w Mińsku Mazowieckim. Kierownik 16 kontrolowanej komisji Marcin Jędrzejewski, burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki. W czasie kontroli zagminy Urzędu Miasta brali udział i udzielali wyjaśnień pani Wysiła Kepanska, przedstawiciela kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Pani Wielka Błaszczak, inspektor rozwoju publicznych.
kontrolą objęto realizację inwestycji wynikającą z umowy zawartej dnia 14 sierpnia 2015 roku przez burmistrza miasta Gnieźno Mazowieckie z firmą Dowo C, spółka z o.o. Przedmiotem umowy była wynagrodzenie stresowej Gnieźno Mazowieckie i spłat, który chodziła. Budowa jest w najwyższym publicznym zatem parkiem dołowych i chodników z kostek cyklowych. Budowa i przebudowa na masterce kryszczowej, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa metalicznej, budowa linii elektrycznej oraz przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej. Sprawą kontrolną stroną najwyższą. Opracowano projekt wykonawczy remontu oraz kosztorys inwestorski na bliżej wymienione zadanie. Wartość całkowita robót 1 659 431 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28 lipca 2015 roku ustalono wykonawcę, kierując się zgodnie ze specyfikacją SIWC dwoma kryteriami oceny ofert. Ocena kryterium 96% i okres gwarancji kryterium 4%. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Dołów C, spółka z o.o. z Warszawy. W dniu 14 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa z określonym terminem zakończenia inwestycji w dniu 30 listopada 2015 roku na wartość 1 206 497 zł oraz gwarancją obejmującą 60 miesięcy od daty zakończenia inwestycji potwierdzonej protokołem końcowym. Zakres robót tego umowy gwarantował budowę jezdni, długość około 340 metrów, szerokość jest 5,5 metra, nawierzchni mechanicznej, zator parkingowy, 65 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla inwalidów i chodników dwustronnych z kostki drukowej. Budową i przebudową kanalizacji deszczowej. Budową i rozbudową oświetlenia ulicznego 5 słupów z ogrodami drewna. Przebudowę na powierzchni kablowej linii energetycznej. Przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej. Roboty przeprowadzono na podstawie pozwolenia na budowę decyzja nr 615/15 z dnia 6 lipca 2015 roku wydana przez starostę miejskiego. Terminy realizacji zadania. Przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpiło na mocy protokołu przekazania terenu budowy w dniu 21 sierpnia 2015 roku. Rzeczywisty termin rozpoczęcia robót nastąpił w dniu 21 sierpnia 2015 roku, potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Zawiadomienie do nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót złożono w dniu 26 sierpnia 2015 roku. Termin zakończenia robót zgodnie z zapisem umownym miał nastąpić w dniu 30 listopada 2015 roku. Jednak w dniu 10 listopada 2015 roku sporządzony został protokół konieczności z powodu niezgodności istniejącego w rzeczywistości rozmieszczenia sieci teletechnicznej i energetycznej z danymi naniesionymi na wcześniej sporządzonych mapach. W dniu 30 listopada 2015 roku na podstawie oddzielnego zamówienia sporządzono i podpisano z firmą Dołów C, spółka z Warszawy aneks do umowy na roboty dodatkowe. W związku z powyższym roboty podstawowe wydłużyły się na 2 tygodnie, trwały od 30 listopada do 14 grudnia. Jednocześnie wzrosły koszty budowy o 23 521 zł brutto. Rzeczywisty termin zakończenia robót nastąpił w dniu 14 grudnia 2015 roku i zamknął się ostatecznym kosztem z dnia 228 919 zł. Roboty zostały odebrane protokołem z udziału końcowego z dnia 22 grudnia 2015 roku, a rozliczenie nastąpiło zgodnie z umową na podstawie 3 odbiorów częściowych, z których sporządzono protokoły. Na podstawie odbioru końcowego, z którego sporządzono protokół ulicowy z dnia 22 grudnia 2015 roku, za odebrane roboty dokonano przelotu na konto wykonawcy w kwocie 134 312 zł na podstawie faktury wartości.
na podstawie odbioru lotów dodatkowych, którego sporządzono protokół odbioru lotów dodatkowych za okres od 30 listopada do 14 grudnia 2015 roku. Dnia 22 grudnia 2015 roku. Dokonano przelewu na konto wykonawcy w kwocie 23 521 zł brutto. W sumie wypłacono wykonawcy łącznie 1 248 919 zł. Przeprowadzono również kontrolę dziennika budowy. W budowie stwierdzono brak dziennika informacji o przebiegu budowy przelewowej. Zakończono wpis na dacie 30 listopada 2015 roku jako potwierdzenie zakończenia pracy wielkiego końcowego. Kontrolę zakończono w dniu 10 października 2016 roku bez wniosków o kontrolę. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej. Od dnia przedstawienia protokołu na sesji protokół jest na dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej za odczytanie protokołu. Proszę Państwa, w punkcie 5 dzisiejszych naszych obrad mamy informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2015 rok przez radnych, kierowników jednostek kontrolujących miasta oraz osób zarządzających spółkami miejskimi oraz osób słów wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki. Proszę Państwa, podmioty dokonujące analizy nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych. Czy ktoś z Państwa chciałby odnośnie tego punktu zabrać głos? Nie widzę. W takim razie informacje przyjmujemy do wiadomości. Państwa, w punkcie 6 dzisiejszego porządku obrad jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie między sesjami Rady, zwłaszcza z wykonania uchwały, tym sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miasta przyjętych w pierwszym półroczu 2016 roku oraz sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych miasta w październiku 2016 roku. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Państwo Radni, Państwo. Oczywiście przedstawiłem w celi zarówno sprawozdanie z całego półrocza, jak i z ostatniego okresu, jeżeli chodzi o wykonanie uchwał, jak również o wydane przeze mnie zarządzenie. Na uwagę zasługuje przede wszystkim zarządzenie, myślę, dotyczące nabycia na rzecz miasta zabudowanej nieruchomości przy ulicy doktora Jana Huberta. Tam będziemy lokowali mieszkania socjalne. Nieruchomość ta faktycznie aktem notarialnym zostanie nabyta jeszcze w listopadzie. Natomiast ze spraw takich, które nie znalazły się w sprawozdaniu, a dotyczą niewątpliwie spraw miasta, chciałbym kilka rzeczy Państwu przekazać. Jak Państwo pamiętacie, w 2010 roku miasto oddało do użytku nowoczesny budynek miejskiej biblioteki publicznej. Od tamtego czasu bibliotekę corocznie, jak wiecie Państwo ze sprawozdań, odwiedzają tysiące mieszczan, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, którzy uczestniczą zarówno w spotkaniach kulturalnych, jak też oczywiście są tymi użytkownikami sensu stricte, przychodzą po książki, by skorzystać z czytelni naszej bibliotecznej. Jak Państwo też pamiętacie, ta wielomilionowa inwestycja, no wielu z Państwa nie pamięta, bo to były dawne, dawne czasy, ta wielomilionowa inwestycja była przeprowadzona przy udziale środków własnych budżetu miasta Mińsk Mazowiecki, jak również środków pochodzących z samorządu województwa mazowieckiego, dlatego że ten budynek biblioteczny mieści w sobie również bibliotekę pedagogiczną i w tym zakresie
samorząd wojewódzki uczestniczył w tej inwestycji. No i skąd dzisiejsze moje zainteresowanie Państwa tą biblioteką? A mianowicie wynika to z tego, że w połowie grudnia ubiegłego roku pojawiły się takie możliwości, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór na inwestycje z zakresu kultury, inwestycje w zasadzie, które zostały już zrealizowane, dlatego że od momentu złożenia wniosku, napisania studium wykonalności, do momentu jakby jego rozpatrzenia, był tak krótki czas, że żadnej inwestycji nowej od początku nie udało mi się przeprowadzić. W związku z tym, pomimo bardzo krótkiego czasu i pomimo tego, że Mińsk Mazowiecki nigdy nie starał się o to, aby ta biblioteka była finansowana ze środków europejskich, w związku z tym nie byliśmy w posiadaniu żadnych dokumentów, żadnych wniosków, studium wykonalności i tak dalej. W przeciągu niecałych dwóch tygodni, tak naprawdę ten czas był jeszcze krótszy od momentu podjęcia decyzji, zleciłem pracownikom Urzędu Wydziału Rozwoju Miasta, się tym zajmował, opracowanie studium wykonalności, kompletnego wniosku i wszystkich dokumentów, które się z tym wiązały. Wspomagaliśmy się jedną firmą zewnętrzną przy pisaniu tego studium. I udało się ten wniosek złożyć w terminie, chociaż ten termin wypadał przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Pamiętam jak dziś, że trochę serce mi się krajało. Żeby tak zakończyć ten mój trochę przydługi wywód, jeżeli chodzi o tą historię, muszę Państwa poinformować, że po przejściu kilku kontroli w tym zakresie, po przejściu kilku recenzji tego wniosku, w ubiegłym tygodniu otrzymałem potwierdzony już sprawdzony i zaakceptowany wniosek o płatność i oczekujemy w tym momencie na przelew kwoty w wysokości 4 462 144 zł 78 groszy. Zastrzyk do budżetu miasta naszego w historii jeszcze nigdy nie wpłynął, jeżeli chodzi o środki, które będzie można wykorzystać chociażby na spłaty zobowiązań w całości w przyszłym roku, a przez to pozwoli nam to w miarę płynnie spiąć budżet na 2017 rok, prowadząc bardzo poważne inwestycje. Proszę Państwa, kolejna rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to jest drugi, myślę, że duży sukces. Duży sukces tej ekipy Wydziału Rozwoju Miasta, ale też innych urzędników, którzy w tym uczestniczyli, Wydziału Inwestycji, w dużej części Zarządu Dróg Miejskich przede wszystkim, bo oni tutaj przygotowywali całą dokumentację. Chodzi mianowicie o program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. I w tym to programie złożyliśmy nasz projekt rozbudowy ulicy Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. Jak Państwo pamiętacie, miasto od dawna miało takie plany w momencie, kiedy przejmowaliśmy ulicę Dąbrówki, że przystąpimy do jej modernizacji. W tym miejscu chciałbym podziękować kilku radnym, którzy się rzeczywiście angażowali bardzo mocno w to przedsięwzięcie. Od samego początku, pisząc różne pisma do różnych instytucji, to była pani Barbara Leda, pani radna, Robert Gałązka, Łukasz Lipiński, inni radni z tego okręgu, ale też bardzo chciałem podziękować panu radnemu Pawłowi Sztetnarowi, który jakby w końcowym etapie mocno interesując się tym projektem, również dzięki jego zaangażowaniu. Można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, dlatego że znaleźliśmy się na liście do realizacji na wysokim miejscu z kwotą dofinansowania 2 807 439 zł 76 groszy, co determinuje, że w przyszłym roku na pewno inwestycje tą będziemy prowadzić. I żeby Państwa nie zanudzać, bo będą na pewno bardzo wiele pytań i kontrowersji,
związanych z brakiem rewitalizacji Parku Miejskiego. Ja już o tym mówiłem wcześniej, ale teraz też już mamy w zasadzie potwierdzone, że jesteśmy na liście tych projektów do realizacji. Nawet przystąpiliśmy do pierwszych prac, żeby przygotować się pod sadzenia, nasadzenia i siewy przyszłoroczne. Część terenu Parku Miejskiego została poddana bardzo poważnej orce, tak więc mamy glebę już przygotowaną, to jeżeli chodzi o harmonogram prac dotyczących zieleni, tak to musiało wyglądać. W przyszłym roku przystąpimy do realizacji zadania, z którego kwota dofinansowania ma również wynosić około 2 800 000 zł. Proszę Państwa, to są trzy najważniejsze projekty, które w tym roku udało nam się spiąć. Udało się dzięki wytężonej pracy pracowników Urzędu Miasta, urzędników, ale dzięki też Państwa wsparciu i zaangażowaniu wszyscy, którzy się tym interesowali, dodawali nam paliwa do tego, żeby starać się o pozyskiwanie tych środków. Zawsze miałem duże wsparcie zarówno całego prezydium Rady Miasta, jak i poszczególnych radnych do tego, żeby rzeczywiście iść w tą niełatwą dziedzinę, bo pozyskiwanie środków, pisanie wniosków, ich ciągle poprawianie po to, żeby osiągnąć jak najwyższą punktację. Bardzo często praca po nocach i późnymi wieczorami, ona w takich dniach jak dzisiaj, kiedy można już o tym poinformować, kiedy te pieniądze, czekamy na te pieniądze, aż wpłyną na konto, ona naprawdę daje dużą satysfakcję. I o tym dzisiaj przede wszystkim chciałem Państwu opowiedzieć. Chciałem również, korzystając z okazji, że jestem tutaj przy mikrofonie, przedstawić Pana Rafała Kornatowskiego. To jest nasz Pan mecenas, radca prawny. Witamy Panie Rafale w naszym gronie. Pan Rafał Kornatowski jest radcą prawnym. Pracuje między innymi w Urzędzie Dzielnicy Wabrze. Prowadzi też w ramach własnej kancelarii prawnej i od niedawna również zatrudniony w Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za zabranie głosu i przedstawienie. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Pan. Ja powiem krótko, jestem trochę zaznajomiony z projektami unijnymi i tym, jak to się rozlicza, jak to się robi. I o ile bieżące projekty, czyli te dobrówki, cieszę się, to o tyle biblioteka to jest jakiś majstersztyk. Gratulacje i mam nadzieję, że Pan Burmistrz również dla swoich urzędników, którzy to robią całej komórki, przekażę od Was, bo to, co zrobiliście, to byłem tutaj liczony wcześniej, w sumie od początku tej rzeczy, to jest naprawdę majstersztyk. Gratuluję, bo to jest nie to, że rzecz nie realna, to jest po prostu cud. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Proszę bardzo, tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Te trzy projekty, które tutaj Pan Burmistrz nam przedstawił, wyjątkowo potwierdzają fakt bardzo ważny i istotny, że zarówno pracownicy urzędu, radni, wszyscy jesteśmy w tej samej drużynie, co pozwala tutaj w tym momencie osiągnąć tak oczekiwane przez naszych mieszkańców wyniki. Dziękujemy. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przyjmujemy informacje do wiadomości. Państwa, siódmy punkt dzisiejszych naszych obrad to jest przyjęcie uchwał. I jako pierwsza uchwała spod litery koleżanka radna, no niech te podpisze i mi się zaloguje tu u mnie. I prosiłbym koleżankę o zalogowanie się od razu. Muszę chyba rozłączyć, nie? Wszystkich. Muszę
Państwa, pierwszy projekt uchwały spod litery podpunktu A to jest w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Projekty uchwał otrzymaliśmy Państwo drogą elektroniczną. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa. Widzę, że na razie nie ma tego jeszcze. Rozłączymy i połączymy jeszcze raz. Proszę Państwa, proszę jeszcze raz o zalogowanie się, bo była dosyć duża przerwa, więc odłożymy. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 osób, 20 osób było za. Drugi projekt uchwały pod punkcie B to jest w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2026. Jak gdyby jest to konsekwencją pierwszej uchwały. Proszę Państwa, na komisjach, wszystkie komisje, jeśli chodzi o tą pierwszą i tą drugą uchwałę, opinie pozytywne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w sprawie tej uchwały głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 osób, za jest 19, jedna osoba wstrzymująca. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, po punkcie C, punktu 7 dzisiejszych obrad, jest projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Projekt uchwały został się przekazany pocztą elektroniczną. W sprawie tej uchwały opinie wszystkich komisji są pozytywne. Czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie tej uchwały zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu tej uchwały. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, głosowało 20 osób, za przyjęciem uchwały 20. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, w podpunkcie D, 7 punktu dzisiejszego spotkania,
jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii miasta Mis Mazowiecki na 2017 rok. Komisje zaakceptowały pozytywnie projekt tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w sprawie tej uchwały głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu tej uchwały. Kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały z podpunktu D? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, głosowało 20 osób. Za było 20. Uchwała została podjęta. Państwa, przechodzimy do podpunktu E. To jest do zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu Rodziny Mińsk. Rodziny Mińsk. Państwa, komisje zaopiniowały pozytywnie tą projekt tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 osób, 20 było za. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do podpunktu F. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z powiatem mińskim, liderem przy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019 zatytułowanego Przebudowa drogi powiatowej nr 222-27W, to jest ulica Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim od kilometra 0 plus 900 do 1 plus 402-53. Proszę Państwa, komisje zaopiniowały projekt tej uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie tej projektu tej uchwały zabrać głos? Nie widzę. W razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 osób, za było 20, uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do podpunktu G. To jest do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu miasta Mińsk Mazowiecki. Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu tej uchwały. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, głosowało 20 osób, za było 20, uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do projektu uchwały z podpunktu H. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2017-2021. Proszę Państwa, komisje zaopiniowały projekt tej uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 osób, za było 20 osób. Proszę Państwa, my przechodzimy do projektu uchwały pod punktu I, to jest w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta. Proszę Państwa, Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie. Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska zaopiniowała negatywnie, przy jednym za, pięciu przeciw. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała pozytywnie. Komisja Samorządności, Praw Lokalnych i Praworządności, opinia negatywna, jeden za, dwa przeciw, jeden wstrzymujący. I Komisja Spraw Społecznych pozytywna. Proszę Państwa, kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej projektu, tej uchwały? Pani Stolarz. Pani Teresa Szymkiewicz. Paragraf 58, ustęp 1, punkt 6. Proszę o dokładne zaprotokołowanie treści mojej wypowiedzi. Wysoka Rado, Szanowni Goście, w uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano na złożoność i ilość zadań wykonywanych przez burmistrza. Nie wykazano, że ta złożoność lub ilość zadań wzrosła. W tym samym uzasadnieniu przytoczono dochody burmistrza, ale pominięto, że burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto otrzymaliśmy informację od pani skarbnik. Cytuję. Potwierdza się posiadanie środków finansowych związanych z tą podwyżką w budżecie miasta. W tym roku budżetowym są pieniądze, ale podwyżka skutkuje wydatkiem w 2017 roku, więc nie można twierdzić, że są pieniądze na podwyżkę, bo budżet miasta na 2017 rok nie został jeszcze uchwalony, a zwykle każdego roku brakuje nawet niewielkich pieniędzy na uwzględnienie wniosków mieszkańców, zwłaszcza w okręgu numer 2, ale skoro pani skarbnik jeszcze przed uchwaleniem budżetu wie, że są środki na podwyżkę dla burmistrza, to liczę na to, że może tym razem znajdą się też środki, na przykład na sporządzenie projektu wykonania ulicy Adama Rapackiego, koszt około 20 tysięcy złotych. Ulica ta, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, była w planach modernizacji do końca 2015 roku. Jednak do dziś pan burmistrz nie znalazł środków pieniężnych na realizację wspomnianego projektu. Jest to przykład z okręgu numer 2. Ze smutkiem zwracam uwagę na fakt, że burmistrz miasta odrzuca wszystkie wnioski mieszkańców składane do budżetu miasta z okręgu numer 2, gdzie radną reprezentującą okręg jest Teresa Szymkiewicz z ramienia PiS.
Podwyżka jest formą uznania przez mieszkańców dla burmistrza za działania na ich rzecz. To uznanie wyrażają za pośrednictwem swoich radnych, na przykład w głosowaniu za uchwałą w sprawie podwyższenia wynagrodzenia burmistrzowi. Ja nie mogę takiego uznania wyrazić, ponieważ mieszkańcy okręgu numer 2 są niezadowoleni z zaistniałej sytuacji. Czują się pomijani, gdyż burmistrz mimo ich i mojej aktywności odrzuca wszystkie wnioski odnoszące się do okręgu numer 2 składane do budżetu miasta w kolejnych latach od 2014 roku, czy od początku kadencji burmistrza. Dlatego będę głosowała przeciwko uchwale podwyższającej wynagrodzenie burmistrza. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Proszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panowie Przewodniczący, czuję się w obowiązku zabrać głos w sprawie podwyżki dla Pana Burmistrza. Kwota podwyżki dla Pana Burmistrza jest kwotą co prawda niewielką, ale dla nas symboliczna. Dlaczego? Dlatego, że zawsze podwyżka powinna być formą nagrody, rewaloryzacji za pracę, dla wspólnego dobra mieszkańców. Wszystkich mieszkańców reprezentowanych przez poszczególnych radnych, przedstawicieli różnorodnych środowisk. W tym miejscu warto postawić pytanie, czy wszyscy radni reprezentujący właśnie mieszkańców są w takim samym stopniu traktowani przez organ wykonawczy, czyli pana burmistrza. No i oczywiście przez większość w Radzie, z której to pan burmistrz się wywodzi. Większość, która przyjmuje, kieruje, uchwala, decyduje o realizacji poszczególnych elementów budżetu. Mam tutaj wątpliwości, czy my jako grupa radnych jesteśmy w odpowiedni sposób traktowani. Wystarczy popatrzeć na wnioski budżetowe z poprzednich lat. Takie wnioski nawet bardzo małe, niewielkie, symboliczne. Druga sprawa to sprawa związana z częstymi atakami o charakterze politycznym na samorządowców i posłów Prawa i Sprawiedliwości dokonywanych przez pana burmistrza. Są one częste i bez zahamowań, nawet podczas wystąpień publicznych przy okazji świąt państwowych i różnego rodzaju uroczystości. Trzecia sprawa ważna to sprawa braku wyjaśnień ze strony pana burmistrza dla Wysokiej Rady w sprawie orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w sprawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z roku 2015 i odpowiedzi na odwołanie z lipca 2016 roku. Na czym polegało? Dlaczego? Konieczność, jak polegało? Nie mamy tu żadnej informacji, żadnych wyjaśnień. Bo jeżeli to był 2015 rok, to orzeczenie, to powinniśmy wiedzieć o tym. To jest bardzo ważna sprawa. Dyskutowaliśmy na ten temat w momencie, kiedy była realizowana ta inwestycja przebudowy rynku. I pamiętam, że wtedy we dwóch latach dosyć mocno ze sobą rozmawialiśmy, wspieraliśmy się w tej sprawie. Jaka jest nasza decyzja klubu Rady Prawa i Sprawiedliwości? Na ten moment, na tą chwilę jesteśmy po prostu przeciw tej podwyżce. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Czy ktoś jeszcze ma ochotę w tym temacie? Proszę bardzo, pan Gryz.
Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy się przyłączyli do inicjatywy uchwałodawczej. To znaczy Waszym przedstawicielem przywraca nam projektem uchwał. Szanowni Państwo, po pierwsze, dlaczego teraz? Dlatego, że dokładnie w listopadzie 2014 roku odbyły się wybory samorządowe i jesteśmy teraz w połowie kadencji. Dlatego to jest ten moment, dokładnie zrobiliśmy to w poprzedniej kadencji, że w połowie kadencji upozorzenie burmistrza wzrosło. Odniosę się teraz tutaj do wypowiedzi kolegi radnego Roberta Siusaczyka. Jeżeli chodzi o sprawy polityczne, nie będę się odnosił, natomiast jeżeli chodzi o poruszoną sprawę dyscypliny finansów publicznych, to nie przypominam sobie, żeby w 2015 roku, o którym wspomniał pan Siusaczyk, była taka dyscyplina finansów publicznych, a jako komisja rewizyjna tutaj udzieliliśmy burmistrzowi absolutorium za ten rok. Druga sprawa, jeżeli to dotyczy przebudowy rynku, jest to sprawa z poprzedniej kadencji Rady Miasta. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani radnej Szymkiewicz, po pierwsze, informacja o dodatku za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie, jest w paragrafie pierwszym, punkcie drugim projektu uchwały. Także mówienie o tym, że nie ma tej informacji, jest wprowadzeniem Rady w błąd. Jeżeli chodzi o ulicę Rapackiego, rozmawiając z mieszkańcami, przygotowywana jest inicjatywa lokalna na wykonanie dokumentacji projektowej przez mieszkańców. Nie wiem, dlaczego mieszkańcy sami wzięli sprawę w swoje ręce, nie chcę tego oceniać. Jeżeli chodzi o inwestycje w okręgu wyborczym nr 2, mówiła pani, że nie ma inwestycji. Przypomnę tylko ulicę Leśną, w tym roku też oświetlenie i kolektory odwadniające, jeden z najpotężniejszych kolektorów odwadniających tą część miasta, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach. To tyle, jeżeli chodzi o wystąpienie kolegów radnych. Natomiast jeszcze chciałbym się odnieść do samego projektu uchwały. Po pierwsze, wynagrodzenie, które proponujemy, jest wynagrodzeniem procentowo wynoszącym 3%. Jest to 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego, 100 zł do dodatku funkcyjnego i 120 zł do dodatku specjalnego. Jest to kwota, którą otrzyma burmistrz, podwyżkę, którą otrzyma burmistrz raz na całą kadencję, czyli 4 lata, natomiast podwyżka rzędu 3% jest to podwyżka, którą urzędnicy dostają co roku w Urzędzie Miasta. Oczywiście wysokość kwoty jest to sprawa, o której możemy dyskutować, ale no tak jest przygotowany w projekcie uchwały. Biorąc pod uwagę to, co mówił dzisiaj burmistrz o uzyskaniu dodatkowych 4,5 milionów złotych dla budżetu miasta, uzyskanych jeszcze z inwestycji zakończonej budowy biblioteki, chciałem się odnieść do zadań, które miasto realizuje. A realizuje tych zadań bardzo dużo, że wspomnę tylko najważniejsze. Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Osiedlowej. Trwają prace projektowe. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej ulicy Zofii Kalinowskiej. Odebrano zaktualizowaną dokumentację. Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Dąbrówki. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że pozyskaliśmy też dodatkowe środki w kwocie prawie 3 milionów złotych. Rozbudowa ulicy Nowy Świat na odcinku od ulicy Królewieckiej do ulicy Marcina Brólewskiego. Wyłoniono wykonawcę robót. Przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z Siennicką. Zakończono realizację robót. Opracowanie dokumentacji budowy mieszkań socjalnych. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i deszczowej
Komisji Konstytucji 3 maja. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej. Inwestycja zakończona, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Dodatkowo burmistrz miasta wydał wykonawcy na postępowanie w typu przetargu nieelektrycznego, dostawa i montaż oświetlenia technologicznego. Myślę, że wkrótce sala zostanie wydana do użytku. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stołówki budynku Gimnazjum Miejskiego nr 2. Zakończone prace projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Odebrano program funkcjonalno-użytkowy. Budowa miejsc i rekreacji aktywnego wypoczynku na terenie miasta Mielec Mazowieckich. Wybudowano i przekazano do użytkowania ogólnodostępny plac zabaw przy ulicy 1 Pułku. Oraz zarządzono utrzymanie placu zabaw Zarządowi Gospodarki Komunalnej. Budowa punktów świetlnych na terenie miasta, zakończono prace projektowe. Budowa ulicy Kaszubskiej i Pomorskiej, wyłoniono wykonawcę, trwają prace budowlane. Budowa budynku przedszkola miejskiego nr 2, trwa przygotowanie do ogłoszenia kolejnego przetargu. Aktualizacja dokumentacji ulicy Sosnowej, wyłoniono wykonawcę. Zakup i montaż kotła gazowego w budynku szkoły zostawowej nr 5, to wniosek po kontrolnej komisji rewizyjnej Rady Miasta. Wyłoniono, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dodam jeszcze, że Urząd Miasta Mielec Mazowiecki przystąpił do bardzo dużego programu rewitalizacji miasta Mielec Mazowiecki. Jesteśmy już po podjęciu kilku uchwał. W tym miesiącu powstał Komitet Rewitalizacji. Przewodniczącym komitetu został kolega radny Piotr Wojdyga. Jest to bardzo duży projekt, który będzie zmieniał miasto, będzie pozyskiwał środki zewnętrzne i przywracał część terenów do lepszej formy pod względem zieleni, infrastruktury, ale też spraw społecznych. Także jeżeli chodzi o ilość zadań, jeżeli możemy porównać do sąsiednich gmin, to ilość tych zadań jest naprawdę duża i powinniśmy być raczej z tego dumni, a nie mówić, że szukamy wzrostu tych ilości zadań. W związku z tym proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Pan Kurma. Szanowni Państwo, można się przepychać i pytać, czy to będzie w tym miesiącu, czy w drugim. Chodzi o cenę. Docenienie pracy ludzi, tak de facto pan burmistrz symbolizuje tutaj jakby cały urząd również, tak? I to, co dzisiaj padło a propos tych pozyskanych środków, to trudno powiedzieć, że pan burmistrz dostaje coś na kredyt. 4,5 miliona złotych chociażby tylko z tej biblioteki, podzielono 40 tysięcy mieszkańców, 112 złotych 50 groszy na jednego. Taka krótka dygresja i naprawdę to chodzi o symbolikę. Chodzi o to, żeby nie ścinać, nie podcinać skrzydeł w tym, co idzie dobrze. Myślę, że pan burmistrz pozyska jeszcze niejedne środki. Tego życzę. Mińskie Forum bez dwóch zdań będzie głosowało za, bo to, która jest symboliczna. Bardziej ma ona wymiar taki, że pokazujemy, że jest ok i wszystko idzie w dobrą stronę, bo 300 zł brutto to rzeczywiście symboliczna pod tym względem podwyżka. Także Mińskie Forum na pewno będzie miało odwrotne stanowisko, czyli będzie za. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Kolega Kierny. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ta podwyżka może być troszeczkę pretekstem dla nas, żeby burmistrza ocenić za to, co do tej pory zrobił. Dla mnie jest to trochę takie wyzwanie, kilka słów, żeby Państwu powiedzieć. Takim przykładem mieliśmy dzisiaj. Piękna uroczystość, po raz pierwszy w historii naszego miasta, docenienie młodych talentów sportowych, zorganizowanie
tych pieniędzy, to też nie chodzi, to nie są jakieś wielkie pieniądze, natomiast docenienie tych wielkich zasług młodych ludzi, ta inicjatywa na pewno zaowocuje, na pewno oni to docenią i niezadowolenie mieszkańców jednej ulicy nie dyskwalifikuje absolutnie działań burmistrza, ponieważ tych ulic jest mnóstwo, na pewno Państwo wiecie, że tych potrzeb jest bardzo dużo. Miasto 40-tysięczne o ogromnym potencjale i jest to wspaniale ogarniane, a mówię to na podstawie swoich rozmów, które prowadzę, ponieważ wiecie Państwo, jestem pracownikiem firmy budowlanej i moja firma wykonuje prestiżowe inicjatywy w takich miastach jak Punktusk, Nowy Dwór, Radzymin, Kobyłka, Grodzisk Mazowiecki. Rozmawiałem z burmistrzem, przedstawiałem się jako radny, rozmawiałem z radnymi, komisje, które przechodziły na teren budowy, ponieważ były to budowy prestiżowe i wielokrotnie się spotkałem z opinią, zazdrościmy panu jako radnemu, mieszkańcowi Mińska Mazowieckiego, że macie takiego burmistrza i takie władze. Ponieważ nigdy w Mińsku nie było takich tąpnięć jak w tych miastach. Oczywiście jest to wina procedur, które w naszym kraju nie do końca są doskonałe, chociażby najniższa cena w przetargach. I ja jako mieszkaniec, pomijając funkcję radnego, jako mieszkaniec jestem bardzo dumny, że jestem tak zarządzany. Opinię przede wszystkim, po co daleko szukać, opinią taką jest kolejny wybór burmistrza na tą funkcję, a więc zaopiniowanie mieszkańców miasta, którzy darzą zaufaniem i doceniają to, co zostało zrobione do tej pory, plus prestiżowe nagrody ogólnopolskie. Proszę Państwa, jesteśmy w czołówce miasta. Jesteśmy jednak w czasach kryzysu tą wyspą i warto to docenić. Oczywiście to jest nie tylko zasługa burmistrza, bo tak jak Napoleon powiedział, że najlepszy żołnierz bez dobrego wodza nic nie zrobi, więc to się wspaniale uzupełnia. Mądry zarząd, tutaj tak może nieskromnie powiem, nieźle funkcjonująca rada, razem to tworzy sukces, z którego powinniśmy być dumni i tak takie gdzieś tam to bardziej rozgrywki jakieś polityczne. Ja wiem, że Państwu może to co powiem, nie do końca tak się spodoba, ale w momencie jako mieszkaniec i obywatel, jeżeli bym był członkiem PiS-u, bym zagłosował. Po prostu obiektywnie bym ocenił to, na co burmistrz zasługuje. Często w czasie rozmów z dyrektorami albo z szefami zespołu, ponieważ mnie, jak Państwo wiecie, najbardziej te sprawy kulturalne mnie interesują, no to ten mistrz względem kulturalnym kipi. Naprawdę zazdroszczą nas duże miejscowości, ponieważ te zespoły jeżdżą po całej Polsce i mają skalę porównawczą. Zazdrościmy Wam, że mieszkacie tu, gdzie mieszkacie. I nie chodzi o dobre położenie, że blisko Warszawy, tylko to mądre zarządzanie, otwartość umysłu. I na zakończenie jeszcze Państwu powiem taką osobistą dygresję. Bardzo często, niekoniecznie moi wyborcy z mojego okręgu, ludzie, którzy mnie znają w Mińsku, słuchaj, mam sprawę do burmistrza, ale ja jestem z drugiej strony, z PiS-u lub z jakiejś innej organizacji, ja na niego nie głosowałem. No dobrze, ale masz sprawę, idź i rozmawiaj. Pana burmistrza to nie interesuje, z jakiej ty jesteś obcy, jesteś obywatelem mieszkańca, idziesz załatwiać swoją sprawę. I proszę Państwa, te sprawy czasami są po pierwszym spotkaniu załatwiane. Ja tego nie nagłaśnię, bo to po co nagłaśniać coś, co dobrze funkcjonuje. I osoby, które gdzieś tam wykreowane mają swój pogląd, po rozmowie z panem burmistrzem. Słuchaj, no wspaniale się sprawę załatwiło, jeżeli to było możliwe, zostało to z pierwszego spotkania załatwione i to świadczy o tym, że nie możemy się bawić w jakąś wielką politykę, tylko obiektywnie oceniać to, co udało nam się wszystkim osiągnąć, to nam wszystkim, co się udało osiągnąć pod naprawdę fajnym kierowaniem, fajnym zarządem i tutaj myślę, że to jest dla mnie splendor, że to jest symboliczna ta podwyżka, tylko to jest po prostu docenienie tych zasług przez wiele lat, które pan burmistrz zrobił dla naszego miasta, tym bardziej, że jest osobą bardzo kreatywną i tych pomysłów ma mnóstwo. Jeżeli ktoś z Państwa też ma te pomysły, to na pewno nie będziecie Państwo odsunięci, tylko bez względu na poglądy polityczne będzie to w celu rozwoju naszego wspaniałego miasta zorganizowane. Dziękuję Państwu bardzo za moją wypowiedź, ale naprawdę rozmawiam z mieszkańcami, burmistrzami. Żyjemy naprawdę w wielkim miejscu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy głosów za, wysłuchaliśmy głosów przeciw. Myślę, że czas dyskusji skończyć, a przejść do głosowania, bo proszę Państwa, swoim głosem po prostu damy, kto jest za, kto jest przeciw.
Zamykam dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem? A proszę o zalogowanie się jeszcze, bo może się... Momencik, ja rozłączę Państwa, dobrze, na chwileczkę. Chwileczkę. Jeszcze raz muszę się zalogować, momencik. Proszę się zalogować jeszcze raz. No, jeszcze raz wyjdzie. Czy jest informatyk na sali? Bardzo proszę. Prosimy o pomoc. Proszę się zalogować. Państwa, logujemy się jeszcze raz, proszę. Proszę się jeszcze raz zalogować. Państwa za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki. Proszę o podniesienie i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 osób, za było 12, przeciw 8. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, i w ten sposób przechodzimy do projektu ostatniej uchwały dzisiejszego naszego posiedzenia. To jest projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu miasta Mińsk Mazowieckim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie miasta Mińsk Mazowieckim przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, komisje zaopiniowały ten projekt uchwały pozytywnie, a Komisja Samorządności i Praw Lokalnych na komisji nie podjęła stanowiska. Kto, proszę Państwa, chciałby zadać w sprawie projektu tej uchwały głos? Pan Burmistrz.
panowie przewodniczący, szanowni państwo, radni, drodzy państwo. Od 1 września tego roku obowiązuje ustawa z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Część tej nowelizacji dotyczy dotowania niepublicznych placówek przez gminy. I to właśnie te przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. W związku z tym te zmiany przepisów wymusiły podjęcie przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki nowej uchwały w sprawie dotacji. Samorządy muszą podjąć taką uchwałę na podstawie artykułu 98 ust. 4 tej ustawy o systemie oświaty. Co więcej, wejście tego aktu w życie powinno nastąpić najpóźniej 1 stycznia 2017 roku. My jako samorząd miński jesteśmy jednym z pierwszych samorządów, które podejmuje tą uchwałę, ale jest to spowodowane kalendarzem. Po prostu mamy ta sesja w listopadzie, jest dosyć wczesną sesją. Większość samorządów będzie podejmowała tę uchwałę pod koniec listopada. W każdym bądź razie podjęcie uchwały jest niezbędne z uwagi właśnie na te zmiany ustawowe. To nie wynikło z jakiejś naszej własnej inicjatywy, że zmieniamy te zasady. Po prostu musimy dostosować, podjąć nowe uchwały, dostosować się do zmienianych przepisów prawa. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Zabranie głosu. Czy ktoś z państwa w sprawie projektu tej uchwały chciałby zabrać jeszcze z rady głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy, proszę państwa, do głosowania projektu tej uchwały. Kto jest z państwa za przyjęcie uchwały w sprawie punktu J? Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę państwa, głosowało 20 osób, za było 15, 5 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, i w tym momencie skończyliśmy punkt 7, to jest uchwały. Proponuję dla przewietrzenia się 15 minut przerwy. Zrobimy tam obrady. Proszę państwa, rozpoczynamy dalszy ciąg naszych dzisiejszych obrad. Przechodzimy do punktu 8 dzisiejszego porządku. To jest interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę. Interpelacje. Pan Darek ma? Witam serdecznie państwa. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać w związku z tym, że remont przemysłowy idzie tak dynamicznie i dokończymy do granicy gminy. Czy ten odcinek Marenki, Huberta do gminy, do Karoliny będzie zrobiony w najbliższym czasie, bo przedsiębiorcy z tej części miasta bardzo narzekają, zostało tam 800 metrów i warto by było to zsynchronizować z tymi placami. Ostatnio rozmawiałem z przedsiębiorcą, który piecze nam chleb, o 30% tam spadły obroty, to wszystko się jakoś przyciąga i każdy remont w mieście powoduje, że są takie problemy przedsiębiorców. Także chciałbym zapytać, czy jest szansa w przyszłym roku zsynchronizować tą inwestycję? Dziękuję radnemu. Pani Krystyna. Nie, szczęście. Thank you.
jedno pytanie zadać. Mianowicie w czerwcowym protokole z obrad naszej Rady zobowiązał się Pan, znaczy oznajmił, że będzie wykonany remont studzienek na ulicy Klonowej i Spacerowej we wrześniu, najpóźniej w październiku. Chciałam zapytać, kiedy będzie, ponieważ 100 tysięcy w budżecie było na ten rok uchwalone. I chciałabym, żeby Pan Burmistrz naprawdę, jak mówi, no to bierze odpowiedzialność za to, co mówi, bo też w protokole jest napisane, że ławeczki na Klonowej to najwyżej poprzek. To jest drwina z radnego, który interpeluje albo prosi o coś, zgłasza. Na Grzeszaka są dwie, a na Klonowej w okolicach dworca Anielina też o co najmniej o dwie bym prosiła. Dziękuję. Dziękuję radnej. Pani Monika Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Różanej, ulicy Wiśniowej o jakieś możliwe utwardzenie tych dróg, ponieważ w związku z zmożonymi opadami przejazd tymi ulicami jest utrudniony, przejście jest już praktycznie niemożliwe. Tam część podłoże jest dość gliniaste. No jest to na pewno utrudnienie duże dla mieszkańców. Czy byłaby możliwość tutaj pomocy w kwestii ulicy Różanej i Wiśniowej? Dziękuję pani radnej. Pan. A nie, proszę pani radna. Pani Małkowska. Tak, tak. Szanowni panowie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja na dzisiaj przygotowałam dwie interpelacje. Zwróciłam uwagę, ponieważ no często zaglądam dosyć na stronę miasta, kiedyś też zaglądało na stronę miasta i na dzień dzisiejszy zauważyłam, że na Bibie są udostępniane protokoły głównie protokoły kontroli, głównie komisji rewizyjnej. Natomiast nie ma protokołów kontroli na przykład Urzędu Miasta, a także kontrolowanych jednostek samorządowych przez wszystkie zespoły kontrolne, nie tylko komisji rewizyjnej. O ile wiemy, to inni wrzucają również na stronę takie protokoły, no bo chyba one są jawne. I jeżeli gdzieś w jakiejś jednostce kontrolowanej są niedociągnięcia, to wydaje mi się, że to jest do wiadomości publicznej, a kierownik takiej jednostki no, dostaje, jak powiedzieć, dostaje, że tak powiem, wnioski, żeby zlikwidować niedociągnięcia. Ja mam taką prośbę, żeby po prostu była. Były te protokoły zamieszczane, ponieważ mówimy zawsze o transparentności, o tym, że nie mamy w sumie nic do ukrycia, no więc jeżeli komisja rewizyjna swoje protokoły zamieszcza, to również zespoły kontrolne Urzędu Miasta powinny takie protokoły zamieszczać. Moja druga interpelacja dotyczy z kolei VIP-ów. Wszystkie jednostki posiadają VIP-y i regularnie je aktualizują, ponieważ no, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, obowiązek udostępniania informacji publicznej spoczywa na podmiotach wykonujących zadania publiczne. Jest to artykuł 4, ustęp 1 i 2. Dyrektorzy naszych instytucji są dysponentami informacji publicznych i mają obowiązek do prowadzenia biuletynu informacji publicznej placówki, którą kierują. Moje pytanie w związku z powyższym. Dlaczego ani na stronie Muzeum Ziemi Mińskiej, ani Muzeum Siódmego Pułku nie ma, bo to są oddzielne strony, nie ma prowadzonego biuletynu informacji publicznej. Co prawda jest założony, ale tam jest zero informacji.
zamieszczania, bo można ich pociągnąć do odpowiedzialności karnej, nawet porządkowej, nawet karnej. Także proszę nam wytłumaczyć, dlaczego właśnie nie w stosunku do wszystkich jest to, że tak powiem, nie wszyscy to respektują, bo wydaje mi się, że skoro jest coś takiego, to wszystkich równo powinno to dotyczyć. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan Pochocki. Panie burmistrzu, panowie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Chciałem zwrócić się do pana burmistrza z prośbą o wystosowanie do Komendy Powiatowej Policji wniosku o patrole piesze na ulicach miasta Mazowieckich. Jeśli są, to przynajmniej są za rzadkie. Ja spotkałem się ostatnio z patrolem, może nie w interwencji, proszę państwa. Natomiast, to tak już żartem, natomiast zauważyłem, to rozumiem, trochę rozluźnienia potrzeba. Zauważyłem patrol, ale dość rzadko ten patrol się przemieszcza ulicami miasta, jeśli chodzi o pieszych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę państwa, ulica Stankowizna. Proszę o zmianę organizacji ruchu na ulicy Stankowizna ze względu na to, że ulica Stankowizna stała się w tej chwili parkingiem dla samochodów, niekoniecznie mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki. I utrudnia przede wszystkim ruch na tej ulicy i pieszy, i kołowy. Kolejna rzecz, proszę państwa, to jest przedsiębiorca, który ma swoje miejsce na ulicy Sosnkowskiego, ruch Sosnkowskiego ulicy Wesołej. Ja interpelowałem już w tej sprawie do pana burmistrza o podjęcie działań w celu usunięcia tych gór piachu, tak można to nazwać, ze względu na uciążliwość dla mieszkańców okolicznych osiedli, jak i domków jednorodzinnych. To zgłaszali mieszkańcy, dlatego przekazuję. Chciałem zapytać się, czy pan burmistrz w tej sprawie już podjął jakieś działania, bo wiem, że miał być podjęte. I proszę państwa, kolejna rzecz, dość istotna, ważna dla komunikacji. Jak wiecie państwo, został ostatnio otwarte nowe centrum handlowe w okolicy Kauflanda. No i w tej chwili, proszę państwa, zaczął się problem powiększać, jeśli chodzi o komunikację. Pytanie jest do pana burmistrza. Czy pan burmistrz przewiduje przynajmniej w przyszłym roku opracowanie koncepcji dotyczącej udrożnienia tego ruchu kołowego w okolicy tego nowego centrum ulicy Kauflanda Biedronki, który spowodowałby odciążenie tego miejsca dla użytkowników, tych, którzy niekoniecznie muszą korzystać z tych centrów handlowych, tylko chcą się dostać na ulicę Sienicką, nową, na drugą stronę. Wiem, że taka koncepcja, gdzieś państwo swego czasu opracowywaliście od ulicy Dźwigowej, Łokowej. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie jestem ekspertem, ale czy pan burmistrz przewiduje taką koncepcję w przyszłym roku w celu udrożnienia komunikacji w tym terenie? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Ktoś z państwa jeszcze w sprawach interpretacji? Proszę państwa, jeśli można, to ja jeszcze mam. Proszę państwa, jako do przewodniczącego rady wpłynęło do mnie od mieszkańców ulicy Dębowej i Handlowej prośba o pomoc trochę w wyrównaniu tego terenu, bo to by tam coś było robione, ale po prostu jeszcze jest tam trochę miejsca. Myślę, że to nie jest jakaś problemowa inwestycja, bo praktycznie wywrotka jakiegoś stłucznia by załatwiała sprawę i zadowoliła mieszkańców, bo byłem tam i z nimi rozmawiałem. I z ulicy Mieszka Pierwszego, to jest ulica od Nowego Światu w kierunku starej ulicy 50 w kierunku Wałki. Tam była ulica robiona w stanie społecznym podobnie 30 lat temu, 20 parę dokładnie robią. No i chcieliby też, żeby jeśli to było możliwe, coś im tam pomóc, ewentualnie nawet wyrównanie, bo tam się porobili, zapadli,
studienki dają wysoko i nie mogą nawet, jest problem z odświeżaniem zimy w tym. Jeśli, to tak właściwie do pana prezesa zarządu dróg, jakby się mógł nad tym tematem jednym i drugim pochylić. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykamy punkt 8 odnośnie interpelacje. Przechodzimy do punktu zapytania radnych. Czy są jakieś? Nie ma. W takim razie zamykam punkt 9. Czy pan burmistrz, ewentualnie ktoś wskazany przez niego, jest już gotowi do udzielenia informacji? Szanowni panowie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy państwo, remont ulicy Przemysłowej to oczywiście zadanie realizowane przez powiat. Czy odcinek Huberta o długości około 800 metrów zostanie zsynchronizowany z tą inwestycją przebudowy ulicy Przemysłowej? Jeżeli Rada Miasta wpisze tą inwestycję w budżet na 2017 rok, to burmistrz będzie to wykonywał. Taka jest kolejność. Przypomnę tylko, że podobna długość ulicy Dąbrówki, 900 metrów, wymagało bardzo dużych zabiegów, sporządzenia dokumentacji projektowej, pozyskania środków zewnętrznych, koszt inwestycji około 5 milionów, czyli podobnej długości ulica. I to jest taki koszt, w związku z tym myślę, że pan radny w braku dokumentacji projektowej ulicy Huberta powinien zdawać sobie sprawę, że jest to, byłoby to raczej niemożliwe, żeby to zsynchronizować z remontem, gdzie ulica Przemysłowa ma dokumentację, pozwolenie na budowę, zagwarantowane środki zewnętrzne i będzie prowadzone w przyszłym roku. Remont ulicy Klonowej i Ławeczki, ja nie przypominam sobie żadnej mojej ironicznej wypowiedzi dotyczącej interpelacji. Na ulicy Klonowej nie ma miejsca na postawienie ławeczek i na pewno nie będziemy takiego pomysłu realizować, dlatego że byłoby to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli chodzi o studzienki, ja myślę, że postaramy się jeszcze w tym roku to dokonać, jeżeli pogoda pozwoli i środki finansowe wystarczą. Przypominam państwu, że jeżeli chodzi o środki na remont, bieżące utrzymanie dróg, wskazanie tam tytułów do tego remontu stanowi tak naprawdę tylko przykładowe wymienienie pozycji do remontu w uzasadnieniu. Natomiast te pozycje nie znajdują się z konkretnie przypisanymi kwotami w samej uchwale budżetowej, tylko w uzasadnieniu są podawane. W związku z tym powoływanie się, że na jakiś konkretny remont było przeznaczone konkretne pieniądze, to jest nieprawda, dlatego że budżet zawiera ogólną kwotę na bieżące utrzymanie dróg, które są realizowane w budżecie miasta. Jeżeli chodzi o ulicę Wiśniową i Różaną, przekazuję w tym momencie dyspozycję do Zarządu Dróg Miejskich o to, aby dokonać inspekcji stanu tej nawierzchni i podjąć doraźne kroki. Jeżeli chodzi o PIP, czyli pytanie, czy protokoły z kontroli jednostek, które są przeprowadzane przez Miejski Zespół Kontroli z Urzędu Miasta, będą zamieszczane na BIP-ie, oraz pytanie o biuletyn informacji publicznej Muzeum Ziemi Miejskiej, poproszę po zakończeniu mojej wypowiedzi o odpowiedź panią sekretarz. Jeżeli chodzi o patrole piesze policji i moje pismo dotyczące zwiększenia, to oczywiście mogę takie pismo wystosować. Prosiłbym jednak o bardziej sprecyzowanie, jakby czego one miałyby dotyczyć, bo podejrzewam, że na tak ogólne wezwanie dostanę dosyć ogólną odpowiedź.
Bardzo proszę. Jak najbardziej. I oczywiście jest to możliwe. Jeżeli chodzi o Górę Białą, z tego co ustaliliśmy, przedsiębiorca posiada ważne zezwolenia, tak, na magazynowanie tego rodzaju środków czy substancji. W związku z tym tutaj oddziaływania z naszej strony, ponieważ teren jest przeznaczony w odpowiedni sposób do w planie zagospodarowania miejscowego, nasze oddziaływanie byłoby nieskuteczne. Moim zdaniem tutaj oddziaływanie negatywne mogłoby się co jedynie skończyć pozwem cywilnym mieszkańców sąsiednich nieruchomości na skutek oddziaływania negatywnego na ich własność poprzez im emisję bezpośrednie w tym przypadku na te grunty sąsiednie, ale to jest pozew cywilny. Tutaj naszej władztwa miasta niestety nie ma. Udrożnienie ruchu kołowego, tak, jest rzeczywiście taka koncepcja, dokumentacja projektowa. Jeżeli chodzi o przeprowadzenie drogi w ramach specustawy drogowej, mniej więcej przebiegającej w pobliżu tego centrum nowego handlowego oraz Kauflandu, później łączącej tą drogę z ulicą Dźwigową i dalej do ulicy Łąkowej, to rzeczywiście mogłoby w jakiś sposób odciążyć ten ruch kołowy i spowodować większą płynność na tym skrzyżowaniu. Natomiast co do możliwości realizacji tej inwestycji, to myślę, że możliwości budżetowe nam będą to określały, czy akurat ta inwestycja będzie miała szansę na realizację. I oczywiście, jeżeli chodzi o ulicę Dębową i Chabrową, to tutaj już była prowadzona korespondencja ze mną, jeżeli chodzi o mieszkańców i Zarząd Dróg Miejskich. Nawet już też odpowiedział, że podejmie tutaj kroki odnośnie poprawy nawierzchni. Jeżeli chodzi o Mieszka Pierwszego natomiast, to tam sytuacja jest troszeczkę inna, bo tam droga jest utwardzona trylinką, w związku z tym tam nie ma możliwości żadnych doraźnych prac prowadzenia. Należałoby po pierwsze w ramach jakichś mniejszych inwestycji, czy nawet remontu, wykonać przynajmniej jednostronny chodnik i w sposób kompleksowy po prostu zająć się tą trylinką. Myślę, że to jest takie dosyć większe przedsięwzięcie niż tylko doraźne prace. W związku z tym będziemy to analizować tutaj z panem prezesem Tułodzieckim i ewentualnie zlecimy wykonanie tego w przyszłym roku w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg miejskich. Także ja bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, jeszcze ulica Stankowicza. Zmiana organizacji ruchu, tam wprowadzenie ewentualnie tej czasowej, czy zakazu, czy czasowego parkowania. Wiem, że taka koncepcja była przygotowana przez Zarząd Dróg Miejskich, jeżeli chodzi o czasowe wprowadzenie strefy czasowego parkowania na ulicy Stankowicza. I myślę, panie prezesie, że wrócimy do tego tematu i to by było rzeczywiście warte, żeby spróbować w ten sposób tam oddziaływać. No rzeczywiście mieszkańcy tam mają dosyć uciążliwą sytuację. Okay. Dziękuję i poprosiłbym panią sekretarz o odpowiedź na te dwa pytania. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, wysoka rado. Jeżeli chodzi o protokoły kontroli przeprowadzany przez w ramach kompetencji, zakresu kompetencji zespołu kontroli działającego w urzędzie miasta i przeprowadzającego kontrolę w imieniu burmistrza miasta, to protokoły te są jawne. Protokoły te są jawne, co nie oznacza, że występuje obowiązek prawny publikowania ich w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli chodzi o Biuletyn Informacji Publicznej, to ustawy określają, to różne ustawy, bo to nie tylko ustawa o dostępie do informacji publicznej, z nazwy wymienia określone dokumenty i to różne ustawy odnoszą się do dokumentów, które też będzie w trybie wymogu ustawowego muszą być zamieszczane w BIP-ie. Jeśli chodzi o kontrolę, to mają to być informacje o przeprowadzonych kontrolach i wynikach,
jeśli chodzi o praktykę różnych jednostek samorządowych, jak i administracji rządowej, jest ona różna. Niektóre z nich publikują protokoły, inne, podobnie jak my, informacje o kontrolach, o tych przeprowadzonych kontrolach i o ich wynikach. Dlaczego nie zamieszczamy protokołów? Nie zamieszczamy z tego powodu, że protokoły te zawierają szereg informacji, które odnoszą się do danych osobowych, ale nie tylko. Są to czasem informacje, które wkraczają w prywatność i ochronę dóbr osobistych osób, które są zatrudnione albo działają, wykonując różne zadania, szczególnie związane z finansami. Dlatego to się wiąże z dodatkowym czasem pracy pracowników, którzy w tym czasie mogą być na kontrolę, a będą te protokoły anonimizować w tym zakresie, w jakim ustawy chronią prywatność osób, które są tam wymieniane. Jeżeli będzie taka decyzja pana burmistrza, to nie możemy wycierać protokołów, które dotyczą naszych jednostek organizacyjnych i też będziemy publikować, natomiast tych, które dotyczą niepublicznych podmiotów, mam na myśli organizacje pozarządowe, przedszkola, niepubliczne, żłobki, niepubliczne. Takiego rozróżnienia uważam, że wprowadzać nie wolno, bo albo stosujemy zasadę, że wyniki kontroli, zespołu kontroli Urzędu Miasta w formie protokołów są opublikowane i wtedy już wszystkie protokoły, oczywiście po wykonaniu tej wymaganej anonimizacji. Ale tę decyzję w tym zakresie podejmie pan burmistrz. Jeżeli chodzi o Biuletyn Informacji Publicznej i Muzeum Ziemi Miejskiej, mi naprawdę trudno jest dzisiaj tu i teraz odpowiedzieć na tą interpelację, na to pytanie, w jakim zakresie, jaki z dokumentów, z tych, które wymagane są ustawą, bo tutaj możemy o tym tylko mówić, na bieżąco nie zamieszcza muzeum bądź nie aktualizuje. Dlatego ja proponuję panie burmistrzu, że odpowiemy pani radnej na piśmie na tę interpelację. Dziękuję pani sekretarz. Proszę państwa, widzę, że nie ma już jakichś spraw w tych punktach, więc przechodzimy do punktu 12. To są wolne wnioski i informacje. Kolega Marszowski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem poinformować, że 25 października Komisja Doraźna do spraw zmiany nazw ulic podjęła działań. Przyjęła pewnego rodzaju harmonogram pracy, aczkolwiek terminy będą dopiero narzucone po zrealizowaniu pierwszego zagadnienia, które komisja uznała za stosowne. A więc wysłała nazwy wszystkich ulic z miasta do Instytutu Pamięci Narodowej. Co by uniknąć pewnych rzeczy, a że tą powinniśmy rozpatrywać, tej nie, prawda, czy burmistrz ma taki, czy inny pogląd. Nie, dalece jest od tego. Wysłaliśmy, czekamy na IPN, da nam odpowiedź, będziemy kontynuowali dalsze działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Proszę państwa, to jeszcze w formie informacji. W Biurze Rady jest sprawozdanie o systemie oświaty załączonych w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez miasto Mińsk-Mazurskie w roku szkolnym 2015-2016. Ze względu na objętość tej pracy dokument jest w Biurze Rady zainteresowanych radnych. Prosimy bardzo o głos. I korzystając jeszcze z okazji, proszę państwa, chciałbym szanowną radę, bo myślę, że nie wszyscy może wiedzą, poinformować, że udało się przy pomocy i bardzo pozytywnego podejścia do tematu pana burmistrza, pana prezesa PEC-u, zasilić w energię cieplną na już rozpoczęty okres grzewczy.
świetlicę towarzystwa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów na ulicy Piłsudskiego, gdzie przewodniczy tego stowarzyszeniu pan Stefan Karłowski. Tak, w imieniu tych, którzy tam korzystają z tej świetlicy, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, uwagi na wynik. Skoro w sprawozdaniach mowa, to chciałbym tylko powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, że mamy w Biurze Rady również dosyć dobrze przygotowane sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za pierwsze półrocze 2016 roku. Bardzo ciekawy materiał. Dziękuję tu Pani Przewodniczącej, która prowadziła niezdobłana dla nas ten materiał za udostępnienie go i zachęcam do zapoznania się, bo jest naprawdę fajnie to napisane. Dziękuję. Proszę Państwa, z okazji na wyczerpanie porządku dzisiejszych obrad, dziękuję. Zamykam 21. sesję Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Dziękuję wszystkim za podjęcie czynnego udziału w tym obradzie.